No cześć, gramy na AG Leo Master i jak widać zerk z tą taki fajnie całkiem portret. Mapa to Belchivistage i macie niespodziankę małą, głównie zaserwowaną nam przez Blizzard, bo jak widzicie bądź też nie, tutaj mi biegają takie małe roboty i to są Warhandy, które miały pierwotnie zostać wprowadzone jakby w Heart of the Swarm, ale jednak ludzie z nich zrezygnowali. Ludzie, mam na myśli Blizzard oczywiście, i jednak tych jednostek nie mamy jako zwykły w multiplayerze, ale w becie można było nimi grać, one były oczywiście w arsenale Terana, całkiem śmiesznie się odzywają i to jest taki właśnie żart na prima aprilis jakby, na ten 1 kwietnia pokazany nam przez Blizzard, bo tam był nawet całkiem fajny news pokazany, dlaczego dają Warhandy wszystkim razem, oczywiście to było w takim lekkim klimacie napisane. Teranie dostali z jakiegoś tam powodu, zergowie również, a protasi dostali Warhandy dlatego, żeby na nich nie narzekać. Także wszyscy mają teraz te jednostki i wszyscy powinni być szczęśliwi, no bo w becie były one strasznie potężne, a teraz właśnie mają taką druga młodość tych jednostek, ale oczywiście one działają dokładnie tak jak proby i to jest ich prawdopodobnie jeden dzień, kiedy będzie można je zobaczyć w takiej roli, stąd też głównie nagrywam ten filmik, bo chcę wam to pokazać. Będzie takie miłe wspomnienie. Zergowie i terani oczywiście też je mają, to nie jest tak, że tylko protasi mają takie robociki, także całkiem śmiesznie to wygląda. I takie coś tam Blizzard pokazał. Widzicie, gram na zerga i jest spawning pool, okej. Ja sobie zaekspuję naturalnie. Zrobię raczej Stargate'a i Feniksy, chociaż zobaczymy jeszcze co zrobi mój przeciwnik. O, jak widzicie, drona mi zaczęła atakować, tak. Takie Transformersi, walki robotów. Zabawna całkiem sprawa. O, postawił Hatchery. Nie zdążyłem zablokować go niestety. Okej. Budujemy co możemy, spawnik pól zaraz nam się zakończy. Nie ma żadnego ekstraktora, to jest dla nas ważne. Przede wszystkim. Gateway zbindowany już pod córeczkę, tak jest. Zaraz kanon też się nam pojawi. Uff, jest kanon. Także jesteśmy bezpieczni póki co. Teraz asymilatory dorabiamy. Kies, chronobusty rzucamy. Cybernetic score i mamy całkiem fajnego walla zbudowanego, że tylko tędy mogą nam zergingi przebiec. Celocik zaraz również zostanie zakolejkowany. Idę zobaczyć, czy on ma trzecią bazę. O, ten Queen prawie mnie złapał. To było całkiem nieźle. Przez niego. Znaczy, wykonane. Prawie wykonane, bo niestety mu się to nie powiodło. Ale idea była jak najbardziej fajna i słuszna. Robimy Stargate'a. I jeszcze Stalkera, bo czemu nie? I chronobustujemy dalej nasze proby. Stargate binduje pod szóstkę. Macie tu wszystko pokazane. Swoją drogą to jest chyba pierwsze wideo, na którym nagrywam również moją klawiaturę. Oczywiście jak na filmach, gdzie komentuję, no to tej klawiatury nie ma, no bo akurat tam nie ma co specjalnie pokazywać. Tak tylko sobie pomyślałem, że to jest, z kolei jest ta druga kamerka, no bo ta na mnie została nowa zakupiona, także ta druga sobie poleciała na klawiaturę i możecie popatrzeć z ciekawości, jak to wygląda. Jak to
to wygląda. Bijemy teraz Queena. Queen jest bity. Co ją powinno chyba nawet drony bić, a nie tego Queena. Ale to nie ma takiegoś gigantycznego znaczenia. O, zabijemy nawet te dwie drony, także dobrze. Nawet bardzo dobrze. Robimy trzy kolejne gateway'e. Poszły. I zaraz nasze Feniksy również polecą do boju. Jeszcze Stalker się tutaj przebiegnie gdzieś. On już zauważył, że mam Stargate'a, więc... No dobrze, że nie stracił tego Stalkera zbyt szybko. Zrobię sobie Mothership Core również do jakiejś tam ewentualnej obrony i tak dalej. Teraz będę próbował zwabić tutaj do siebie te... On nawet nie zrobił jeszcze spora tutaj jedna z tych dron, chyba miała to robić, ale coś tutaj się nie powiodło. Ale to jest dla mnie całkiem fajna sprawa. Widzę, że robi już roacze i całkiem agresywnie nimi idzie w moją stronę, więc zrobię trochę jednostek. Tutaj spor się zaraz zakończy. No jednak robi drony dalej. To był taki mały atak, widzę, będzie z jego strony. Oj, podnoście, podnoście. No tutaj troszeczkę przysnąłem, jeżeli chodzi właśnie o robienie może tych kolejnych Warp Gate'ów. No udało mu się to plus jeden zniszczyć, tak naprawdę z jego strony. Tutaj tylko zerglingi się przedostaną, także jak najbardziej spoko. Obrona jak najbardziej jest stabilna. Może się tylko wydawać, że tutaj tego jakoś strasznie dużo jest, ale jest jak najbardziej spoko. W dodatku ten Mothership Core tutaj gdzieś stoi. On cały czas atakuje, to ciekawe, to akurat jest z jego strony chyba trochę głupie. Ale przynajmniej zniszczył mi Forge'a i nie mogę za bardzo teraz ulepszeń robić. To jest z jego strony całkiem fajne. W dalszym ciągu robi te roacze, to jest dziwne, naprawdę. Tak nie spodziewałem. Ja sobie teraz po prostu wyślę Void Ray'a tam naprzód i on się będzie z tym wszystkim bawił. Ale już się chyba wycofa, bo nawet nic tu już nie biegnie. Dobra. Już nawet mały transfer zrobię. No jak widzicie, on już tutaj swoimi jednostkami jest. Zaekspował w dodatku. Teraz po części będziemy patrzeć, co on stara się zrobić. A, udało mu się przebiec, to jest dobrze. Z jego strony. Akurat jeżeli o mnie chodzi, to nie powinno się to raczej zdarzyć. Będzie trochę szkoda. O wow, tutaj jeszcze sobie te wyloty nie poradzę. Bieda, bieda i rozczarowanie. Dobra, rzucę to i tyle. Zawsze mi dużo tych probek stoi, nie wiedzieć czemu. Dobra. Ciekawe mnie, czy zrobił jednak te mutaliski, bo to jest bardzo prawdopodobna opcja. Teraz sobie trzeba dużo zelotów wysłać po mapie, żeby się dowiedzieć, co on właściwie robi. Dobra, zrobię jednak tą szarżę. Online.
Trzeba przypisać jednostki jakoś tak, powiedzmy, logicznie. Ma tutaj jakieś te drony i tak dalej, tylko ciekawe mi jakie jednostki, jaką kompozycję robi. No wygląda na to, że chyba jednak hydry. Przyda mi się z tego co widzę tutaj. Na chwilę tutaj jeszcze sobie to wszystko pomolestuję, tylko że muszę już się zawracać. O, wow. To akurat było słabe. No i dobra. Przerzucamy się już na robienie jakichś kolosów, void rayów również, bo od tego nie uciekniesz. Overseera również widzę, że zrobił. To nie głupia strona z jego strony. Dobra, jest Colossus, są dwa Dark Templary i jest War Prism. Gdzie jest War Prism? Mój przyjacielu, gdzie jesteś? Tutaj. To akurat słabo, że ona aż tak daleko z tyłu jest. On już tutaj gdzieś powinien sobie spokojnie wędrować. To się chłopaki zaraz rozdzielą, jak się uda. A, udało się zniszczyć, dobrze. Zrobię jeszcze kolejnego Stargate'a, dużo Gateway'u, bo mam nadwyżki i zaraz będziemy atakować. Jeszcze ekspansja by się przydała, bo mimo wszystko ona już powinna nawet być tutaj dawno robiona. Może nie tak dawno, ale po prostu powinna. Ślemy tutaj sentry. Jeszcze jakiś War Prism, te 4 zloty też się tutaj jeszcze przebiegną. Ten Warpism też przydałoby się, żeby tak sobie szybko nie zginął po jednym locie. Słabo z tymi moimi upgrade'ami, mam tylko jeden na dobrą sprawę. Ja jednak uda mu się tutaj to wszystko w miarę dobrze ustabilizować i skontrować. Że za wielu błędów on akurat tutaj nie zrobił. No ale ulepszamy się, ulepszamy. Naprawdę, zepsułem, jeżeli chodzi o upgrade'y, to gry strasznie. Ale nadrabiamy masą. Oby. No i patrzymy zaraz na jego kompozycję. No tutaj akurat się za wiele nie dowiem. O, tutaj może coś będzie. Tych halucynacji jeszcze tak nie do końca wykorzystałem. A powinienem. Tam ta są koruptorki. Teraz się głównie będziemy skupiać na robieniu właśnie Void Rayów, zamiast jakichkolwiek innych jednostek. To jeszcze kto wywisi. Jak widzicie, on będzie na pewno z tej strony atakował, także już tutaj się na to nastawiam. W dodatku jego koruptory tak niebezpiecznie tutaj leciały w stronę mojej bazy, więc możliwe, że on... Aha, już tutaj jest. O, bardzo mądrze ten zaatakuje to. Czyli o to chodzi. No ale jak widzicie, nie radzi sobie z tym wszystkim, bo rosną za dużo Voiderów, ale bardzo mądrze mi zniszczy Forge i teraz nawet podwójnego Forge'a zrobię. Jeszcze jak udałoby mi się tutaj Overseer'y zniszczyć, to była naprawdę bardzo, bardzo fajna sytuacja. Tak jest, zniszczone Overseer'y. Gdzie ten War Prism? Tutaj jest. Zajmą kanony, więc nic mi nie zrobi. Zapomniałem strasznie o High Templarach, a powinni też tutaj już być. Że
to było, wyszło nie fajnie. Drugi forge mi się też nie zbudował z jakiegoś powodu, bliżej mi nieznanego. Ale już się tutaj wbijam. Zobaczymy, jak się ta bitwa potoczy. No, strasznie słabe upgrade, więc. Ale tutaj jego pozycja jest po prostu fatalna. Jeszcze rzucam force field jako niejako kontrę na te wszystkie fangale, które on mógł rzucać do mnie. O wow, on tutaj tak trafia tymi fangalami, że mi w zasadzie wszystkie Void Ray'e za jednym zamachem, więc muszę tymi kolosami mu Vestoria jak najszybciej zjeść, będzie w porządku. Nie, no absolutnie, GG. O Hightemplarach trochę zapomniałem, ale tak naprawdę nie były do końca potrzebne, bo żadnych Viperów nie miał, a mógł mieć. Gdzie GG, teraz wejdziemy w jego statystyki. Leo. 99 wygranych, 68 przegranych, więc nie takie złe. I to tyle. GG!